Ten film obejrzano już ponad 7 milionów razy. Jego tytuł mówi wszystko. Szampon to kłamstwo. Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym filmie. Myślę, że jest to jeden z ważniejszych filmów na kanale, także serdecznie zapraszam Was do oglądania. A dzisiaj wszyscy dostaną odpowiedź na to najczęściej zadawane ostatnio pytanie. Skąd ja w ogóle wzięłam się w Dzień Doby TVN i jak to wszystko się zaczęło? Otóż tak naprawdę, abym mogła Wam powiedzieć, jak to się zaczęło, trzeba cofnąć się, myślę, o 2 lata wstecz. Wtedy też nagrałam takie króciutkie podsumowanie swoich naturalnych metod mycia włosów. Był to film zupełnie nagrany na spontanie, na szybko. Ja ten film nagrałam chyba, słuchajcie, w 10 minut bez żadnych większych przygotowań. I w tym filmie dzieliłam się 2 swoimi naturalnymi sposobami mycia włosów i pokazywałam, jak wyglądają moje włosy tuż po umyciu. I stało się, że ten film zyskał bardzo dużą oglądalność. Na ten moment jest tam około 150 tysięcy wyświetleń. Jeżeli chodzi o taki film urodowy, myślę, że to jest bardzo dużo. I tak też znalazło mnie Dzień Doby TVN. Postanowiliśmy sprawdzić, jak w takim razie dba o włosy i dlaczego postanowiła zrezygnować z szamponu. Link do reportażu znajdziesz w przypiętym komentarzu lub w opisie. I co było dalej? Dalej, żyłam sobie normalnie, jak gdyby nigdy nic i tak naprawdę chciałam już rezygnować z nagrywania na YouTubie i tak naprawdę zostałam tutaj po pierwsze dzięki swojej córeczce, która bardzo kocha być przed kamerą i chciałabym z nią tworzyć taki content matka-córka, ponieważ wiem, że ona tego bardzo chce, ale jakoś jeszcze za to się nie mogę zabrać. A dwa, było mi szkoda tych wszystkich nieprzespanych nocy, które spędziłam nad tworzeniem treści. Na kanale jest ponad 300 filmów, także naprawdę jest to wiele nieprzespanych nocy i wiele wyrzeczeń. Tak więc zostałam. I wtedy pomyślałam sobie, okej, no to daję z siebie wszystko i już jestem gotowa na to wszystko, co mi przyniesie los. I wtedy dostałam maila od reportera z Dzień Doby TVN, że są zainteresowani wykonaniem wraz ze mną reportażu na temat mycia włosów w naturalny sposób. Padały pytania, kto mnie do tego zgłosił i otóż odpowiedź jest taka, nikt mnie nie zgłosił, oni sami mnie znaleźli i ponadto powiem Wam, że to już nie pierwszy raz, jak ja dostawałam takie propozycje, tylko wcześniej z tego strachu wszystko odrzucałam. I tą propozycję również chciałam odrzucić, ale stwierdziłam, kurczę, raz się żyje. To może być moja wielka szansa, ponieważ zobaczy mnie, pozna mnie mój styl życia, może pomogę komuś obrać drogę życiową, komuś, kto chce zmian, ale nie wie jak zacząć i pomyślałam, że to jest świetna okazja na to, aby pokazać się światu większej publiczności. Na jakiś czas przed tym feralnym dniem, feralnym wydarzeniem dostałam od pewnego sklepu propozycję. Była to propozycja taka, że sklep Kocham Być Kobietą zaoferował mi, że dostanę w prezencie sukienki i idealnie się składało, ponieważ ja szukałam na ten dzień jakiejś kreacji i dzisiaj właśnie w tej kreacji jestem, w której możecie zobaczyć mnie na reportażu dla Dzień Doby TVN. Czasem dostaję takie propozycje, na przykład propozycja współpracy takiej, abym reklamowała kosmetyki, gdzie zupełnie to się ze mną nie zgadza, ponieważ jak ja mogę reklamować kosmetyki, jak ja tych kosmetyków nie używam? I często dostaję tego typu propozycje, jednak nigdy nie przyjmuję nic, co nie jest zgodne ze mną. A tutaj ten sklep to niezwykły sklep, jest wyjątkowy, ponieważ przede wszystkim promuje odzież bez poliestru. Ja zyskałam 2 nowe, piękne kreacje, a sklep Kocham Być Kobietą może się pochwalić, że wystąpiłam w ich kreacji w reportażu dla
telewizji. Na ten moment w sklepie panuje Black Week. Dodatkowo do tej zniżki możecie dopisać sobie mój kod rabatowy zwyczajna 5 i będziecie mieć dodatkowe 5% zniżki. Więc jeżeli chcecie założyć taką piękną kreację, jaką dzisiaj mam na sobie i którą serdecznie polecam, to zachęcam Was do zakupów lub chociaż do zajrzenia na stronę. I tutaj zaczynają się schodki. Ja już we wcześniejszym materiale wspomniałam, że o mały włos, a nie doszłoby do tego całego reportażu. Od czego się zaczęło? Czy Wy pamiętacie film, który dodałam, w którym oświadczyłam Wam, że od miesiąca nie mam wody? I w tym filmie możecie sobie zobaczyć, są takie sceny, gdy nagrywałam, jak wiadrami wyciągam wodę z rzeczki, ze strumyka, który płynie obok mojego domu. A że mój telefon jest wodoodporny i nieraz już nagrywałam pod wodą, no to wpadłam na genialny pomysł, żeby zrobić ujęcia spod wody. Z tym, że prąd był trochę duży, a ja telefon obróciłam w ten sposób, że akurat jak ten prąd leciał, to z tej strony było wejście do ładowarki. I telefon niestety przestał działać. Całe szczęście te filmiki, które się zapisały, zapisały się na karcie pamięci, dlatego widniały na tym filmie, który wtedy dodałam. Jednak telefon nie działał. Zaniosłam telefon do naprawy i wtedy wpadłam w czarną rozpacz. Podjęłam wtedy współpracę. Także potrzebowałam telefon, ponieważ ja pracuję na telefonie, nie pracuję w ogóle na komputerze. Wszystkie programy mam na telefonie, wszystko mam na telefonie. Wszystko, całe swoje życie mam na telefonie dosłownie, więc bez telefonu jestem jak bez ręki. Nie mogłam zrobić zakupów, gdzie na przykład głównie zakupy robię sobie na Allegro. Nie znałam stanu swojego konta, nie mogłam zrobić zakupów, nie mogłam zmontować filmiku, a tak naprawdę nie było mnie stać na to, żeby wyłożyć kilka tysięcy złotych i kupić sobie nowy telefon, żeby móc na nim działać. Także to była moja czarna rozpacz. Do tego doszła choroba i pierwszy raz od 10 lat byłam taka chora i to do tego stopnia, że straciłam głos. I bardzo się bałam, że nie odzyskam tego głosu na czas, bo był już taki moment, że ja po prostu musiałam mówić szeptem, bo nie byłam w stanie wymówić żadnego słowa, więc była moja czarna rozpacz, wydzwaniałam do pana z serwisu, czy telefon już działa, czy coś wiadomo, kiedy będą części. Troszeczkę go męczyłam, ale to była naprawdę, było to dla mnie bardzo ważne, aby ten telefon mieć, no bo ciężko by mi było sprostać temu wyzwaniu bez tego telefonu, bo tak jak mówiłam, to jest moja ręka, druga ręka. Koniec końców, jak to się skończyło? Telefon jest popsuty, nie da się go naprawić, także telefonu nie odzyskałam. Całe szczęście Tomasz przyjechał wcześniej z delegacji, o tydzień wcześniej z delegacji, dzięki czemu mogłam wszystko wykonać na jego telefonie. Próbowałam jeszcze na komputerze, ale się nie dało po prostu. Po prostu się nie dało, coś tam się psuło. Jak zapisywałam filmik, który kręciłam dla sklepu Kocham być kobietą, zapisywał się zielony ekran. Ja to robiłam po 10 razy. Wiecie, przerabiałam, zapisywałam, kombinowałam, co tam mogę zmienić, a to zajmuje bardzo dużo czasu, a ja tego czasu przy dzieciach nie mam, więc byłam w bardzo, bardzo dużym stresie i już w pewnym momencie miałam dzwonić do TVN-u, że ja rezygnuję i koniec. No ale całe szczęście przyjechał Tomasz, wszystko to zrobiłam, głos jako tako mi wrócił. I teraz mamy dzień docelowy. I dnia docelowego w ogóle się jakoś nie stresowałam. Przed tym, na kilka dni przed tym dniem również się nie stresowałam, ponieważ ten telefon przyniósł mi tak dużo stresu, że później już byłam totalnie, totalnie wyluzowana.
I jak przebiegł reportaż? Reportaż przebiegł bardzo, bardzo sympatycznie. Łącznie wszystko zajęło 6 godzin. Także dość dużo nagraliśmy, a wręcz powiedziałabym, że bardzo, bardzo dużo nagrywaliśmy. A ten moment, gdy siedziałam na fotelu i odpowiadałam na pytania, i w reportażu to wyglądało tak, jak ja bym po prostu opowiadała o swoim życiu, a ja po prostu miałam zadawane pytania, to im dłużej siedziałam na tym fotelu, a myślę, że tak z 40 minut na pewno, im dłużej siedziałam na fotelu, tym miałam większą pustkę w głowie. Ja, jakby ten reporter zapytał mnie, jak mam na imię, nie wiedziałabym, jak mam na imię. Nie wiedziałabym zupełnie, co odpowiedzieć. Także, nie do końca byłam, jestem zadowolona z tego, jak tam odpowiadałam, bo gdybym miała okazję znać te pytania wcześniej, to myślę, że fajnie mogłabym i naturalnie oczywiście odpowiedzieć, bo ja jestem taka, że potrafię przepięknie pisać, wręcz jak poeta, ale jeżeli chodzi o rozmowę, to ja zawsze potrzebuję czas, żeby się zastanowić i powiedzieć rzeczywiście to, co myślę. Na szybko tak, nie lubię tak na szybko strzelać, bo nie zawsze powiem to, co do końca myślę i to, co do końca w duszy mi gra. Pisaliście mi, że czujecie niedosyt, że myśleliście, że zostanie przedstawione moje życie, a stricte zostało tylko pokazane, jak myję włosy. I tak miał reportaż z tego, co wiedziałam, miał wyglądać tak, że miało być pokazane i moje życie, i to, jak dbam w naturalny sposób o włosy. A efekt końcowy był taki, że było pokazane tylko, jak myję włosy, była pokazana część mojej pielęgnacji. Tak naprawdę dwa kroki zostały pominięte. Tego materiału było naprawdę bardzo dużo, ale podejrzewam, że to nawet nie do końca pewnie zależało od samego reportera, co zostało użyte, ponieważ podejrzewam, że to z góry zostało powiedziane, co ma być dokładnie. Także żalu żadnego do nikogo nie mam. Ekipa była bardzo sympatyczna, bardzo fajna i sympatycznie spędziłam z nimi te 6 godzin. I teraz powiem Wam jeszcze wpadki, jakie mieliśmy, bo były śmieszne wpadki. I czy czegoś się obawiałam? Czego się obawiałam? Czy w ogóle się obawiałam czegokolwiek przed tym reportażem? I powiem Wam tak, ponieważ nagrywaliśmy niektóre sceny w taki sposób, w który ja nigdy nie nagrywam. Obawiałam się też tym, jaki będzie odzew od ludzi spoza YouTube'a, od tych, którzy przyjdą na mój kanał z telewizji. I póki co jest bardzo pozytywny. I właśnie trochę się przejmowałam tym, że miałam wpadkę podczas tego, co mówiłam, nie do końca. To znaczy tak, powiedziałam coś, co mogło być źle zrozumiane, co mogłam powiedzieć troszeczkę w inny sposób, ale to nie zostało użyte. I to było akurat przy pytaniu, dlaczego nagrywam na YouTubie. I coś tam się zaplątałam się i powiedziałam, że dzięki temu, że pokazuję swoje życie, że pokazuję swój dom, wiele z moich widzów napisało mi: dziękuję Ci, Marta, ponieważ dzięki Tobie nie wstydzę się już swojego domu, mieszkam w starej drewnianej chatce i nie wstydzę się już tej chatki, dziękuję, to jest dzięki Tobie, ponieważ normalizujesz normalne życie. I wtedy powiedziałam, że połowa Polski ma takie domy jak ja. I później tak się zastanawiałam, kurde, czy na pewno dobrze powiedziałam? I rozmawiałam na ten temat ze swoją koleżanką i jakby utwierdziła mnie w tym: Marta, ale ty masz rację, są dalej ludzie w Polsce, którzy na przykład nie mają wody, dwa, którzy nie mają toalety w domu i są to nie z rodziny z dziećmi. Więc nie, to nie miałaś żadnej wpadki i ta moja właśnie koleżanka uspokoiła mnie, że tej wpadki nie miałam. Także koniec końców wiedziałam, że ten reportaż wyjdzie ok.
To teraz pora na wpadki, a później Wam jeszcze powiem, czy jeszcze kiedyś pójdę do telewizji. Jaka to jest wpadka? Słuchajcie, to jest po prostu życie na wsi i akurat tak trafiliśmy na ten moment, kiedy mam problem z wodą i tej wody po prostu nie ma. I rozpalałam w piecu gaflowym, jak mogliście zobaczyć, z tym, że no nie ma tej wody. A wiem, że dzień wcześniej ogólnie paliliśmy w tym piecu, a ten piec ma za zadanie grzać wodę w bojlerze. Ja tym, tylko z tym, że ja nie paliłam w tym piecu, tylko Tomasz w tym piecu palił, więc jakby nie orientowałam się, co mam zrobić, czy coś jest, co muszę zrobić i tak dalej. Rozpaliłam w piecu tak jak zawsze. I nagle zaczęła nam stukać rura, jakby się jakaś woda w niej gotowała, jakby ktoś czymś metalowym stukał w tą rurę. Także trochę się przeraziłam, mówię, Boże, chyba zaraz tą rurę wysadzi. Panowie oczywiście sami nie wiedzieli, co zrobić, bo no nie mieszkają w takim wiekowym domu jak ja i na pewno nie mają kuchni kaflowej. Także zadzwoniłam do Tomka i wystarczyło odkręcić kran z ciepłą wodą, żeby uszła para. A my te rury mamy bardzo, bardzo stare w domu. No, nie wiem, ile ten dom ma lat, czy ma 60 lat i te rury ile mają lat, 30, 40. No nie mam pojęcia, zupełnie zielonego. I te rury przez ten brak wody i przez tą parę jakby zaczęły się oczyszczać. Nie mam pojęcia, co się stało z tymi rurami, ale z kranu zaczęła lecieć czarna, gęsta woda, jakby jakaś stara rdza i mina reportera wyglądała tak, że okej, zobaczył, że leci ta woda, ale wiedział, że musi zachować powagę. Ja to tak przynajmniej odbrałam, że okej, czarna woda i zachował się tak, jakby to było w 100% normalne. I tak mnie ta sytuacja bawi, że jak sobie tylko o tym przypominam, to naprawdę zwijam się ze śmiechu. Tak, także to jest ta taka wpadka, którą mieliśmy. Jesteście też ciekawi, czy dużo ludzi z telewizji przyszło tutaj na kanał. I powiem Wam, że zastanawiałam się. Myślałam, że albo moje życie zupełnie się zmieni i pojawi się tutaj tysiące nowych widzów, albo nie stanie się nic. Doszło mi 10 nowych widzów, których serdecznie pozdrawiam i bardzo Wam dziękuję, że tutaj ze mną jesteście. Mam nadzieję, że Wam tutaj się spodoba i zostaniecie na dłużej. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli macie jakieś pytania pominęłam, piszcie w komentarzach. Z chęcią Wam odpowiem. Trzymajcie się, pa!